Witam serdecznie i zapraszam do omówienia kolejnego kryterium podejmowania decyzji w ramach badań operacyjnych w ramach gier z naturą. Jeżeli byśmy byli firmą produkcyjną, która się zastanawia nad produkcją trzech rodzajów słodyczy, w zależności od trzech stanów natury, możemy rozważać, że przy produkcji przykładowo krówek możemy zyskać nawet 10, a możemy nic nie zyskać. W przypadku cukierków miętowych możemy zyskać maksymalnie 10, ale można też stracić 20 punktów czy tam milionów złotych, jaka by nie była jednostka. Jeżeli chodzi o dropsy, maksymalnie mogę w zależności od stanu natury zarobić nic, albo nawet stracić 40, albo nawet zyskać 50. Te stany natury mogą być i dodatnie, i ujemne, bo to mogą być korzyści rozumiane jako straty, jeżeli one są zapisane z minusem. Jeśli chodzi o kryterium Savage'a, my nazywamy go kryterium straty, żalu. Jest to kryterium, które bazuje na podobnych założeniach jak koszty utraconych korzyści. Chodzi o to, że musimy ustalić, jakie są straty możliwe do osiągnięcia, czyli tak zwaną macierz żalu ustalić. Są to różnice wyznaczone dla poszczególnych stanów natury i będzie to tak zwana macierz żalu. Liczy się na początek z każdego stanu natury maksymalną wartość, która będzie za chwilę poniżej zaprezentowana i na jej podstawie policzymy macierz żalu. Jeżeli wartości początkowe wyglądały następująco i mamy podane te wartości maksymalne dla każdej z kolumn, każda z osobno jest analizowana, która wartość jest najwyższa, to potem liczymy wartości różnic. Czyli tutaj, jak mamy macierz 3 na 4, powstanie nam nowa macierz, nazywana macierzą żalu, gdzie od każdego z elementu odejmiemy element z danej kolumny, ten element najwyższy. A więc, co policzymy? Od 40 odejmę 5, wpiszę 35. Od 40 odejmę minus 10, będzie 50. Jeżeli od 40 odejmę 40, będzie 0. Potem, jeżeli od 15 odejmę 15, będzie 0. Jeżeli od 15 odejmę 10, będzie 5. Od 15 odejmę 0, będzie 15. I tak dalej. Według tego samego sposobu ciągle od tych wartości kluczowych, tutaj tych wartości nazwijmy najwyższych, dla danych stanów odejmujemy faktyczne stany, jakie zaszły. I potem już mamy możliwość osiągnięcia pytanie, jaka była najwyższa strata w przypadku na przykład produkcji krówek, z jaką możemy się spotkać, jaka może być strata w przypadku produkcji miętówek czy dropsów. I w tym momencie nas interesuje, która z tych strat jest dla nas jak najniższa. I na tej podstawie możemy wybrać, która decyzja była dla nas najbardziej optymalna. A najbardziej optymalna była decyzja dotycząca produkcji krówek, bo ona spełniała kryterium, że była to najniższa spośród najwyższych możliwych strat branych pod uwagę. A więc możemy powiedzieć, że najlepszą decyzją z punktu widzenia tego kryterium Savage'a jest produkcja krówek. Jeżeli